Włącz i zostań z nami. I w związku z tym bardzo proszę o to, żeby na całą tę statystykę, zwłaszcza statystykę łóżek, respiratorów, na coś stacjonarnego, dlatego że właśnie zdając sobie sprawę z tego, że mamy ograniczone zasoby, dedykujemy te zasoby tym, którzy aktualnie ich rzeczywiście potrzebują. Pacjentom z różnymi korzeniami, ale także pacjentom z zakażonym COVID-19. Hospitalizowanych w różnych placówkach na terenie naszego województwa, wszyscy pozostali przebywają w swoich domach. Leży od początku epidemii 341 osób już z naszego regionu na skutek tej ciężkiej choroby straciło życie, ale są też dobre informacje. Informacje o tych osobach, którym całkowicie udaje się pokonać ten patogen. Takowych w Wielkopolsce od początku epidemii jest już ponad 6400. No i to również na południu naszego regionu właśnie tych ozdrowieńców jest najwięcej, ale to z kolei wynika z tego, że również najwięcej zakażeń w tych rejonach Wielkopolski się pojawia. Co bardzo ważne, to również to, że Wielkopolska jest w czołówce polskich województw, jeżeli chodzi o testowanie. I tutaj jesteśmy dokładnie na trzecim miejscu. Więcej tych testów jest w województwie śląskim i mazowieckim wykonywanych. My jesteśmy no właśnie na ostatnim miejscu podium, tak się mogę wyrazić. To już ponad 325 tysięcy testów, które do tej pory zostały wykonane. Wszystko po to, aby ta diagnostyka była jak najlepsza, no i aby jak najszybciej ugaszać, tak nieco metaforycznie mówiąc, te ogniska zakażeń, które cały czas się pojawiają. To w głównej mierze domy pomocy społecznej, a także w ostatnim czasie również szkoły. Obserwujemy zwiększony wzrost, on wynika z różnych rzeczy, z testowania właśnie pacjentów objawowych, z tego, że no, liczba interakcji społecznych jest bardzo duża i w związku z tym, skoro mamy tak dużo interakcji, to szkoły, to zakłady pracy, to powrót z wakacji, no musiało pod koniec września, początek października, musiał być taki moment, w którym będzie taka sytuacja. Nie dziwią mnie te liczby, nikogo nie powinny zaskakiwać te liczby. Ja się boję liczb w okolicach 5-7 tysięcy potwierdzonych przypadków, ale boję się też pewnej utrzymywania się na tym poziomie 2-3 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażeń, bo to będzie oznaczało ni mniej, ni więcej, że będziemy mieli między 50 a 100 osób w ciężkim stanie z koniecznością hospitalizacji, intensywnej opieki medycznej. Musimy wszystko zrobić, musimy przestrzegać tych zasad. Słusznie, że zaostrza się ten kurs. Do tego też zresztą namawialiśmy. Zero tolerancji. Powinno nam już przyświecać od dawna. Nie tak banalnej sprawie jak noszenie masek i dbałość o zdrowie publiczne, o zdrowie innych osób. Arena Gazprom. Jest także 234 miliony złotych na 5 pozostałych spółek energetycznych, które uczestniczą w budowie Nord Stream 2. Decydowało o wysokości kary i jaka dalsza procedura. Masz rację, to nie pomyłka, to 29 miliardów złotych kary nałożonej przez UOKiK na rosyjski Gazprom. To jest 10% obrotów rosyjskiego Gazpromu. Taka może być maksymalna kara dla koncernu, który nie dostosowuje się do panującego prawa. To nie tylko kara dla rosyjskiego Gazpromu, ale także dla innych 5 podmiotów w wysokości 234 milionów złotych. Dla tych podmiotów, które budują rurociąg Nord Stream 2. Ta sprawa już trwa bardzo długo. Z tego względu, że wtedy, kiedy pojawił się pomysł budowania Nord Stream 2, rosyjski Gazprom wraz z innymi firmami złożyły tutaj wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o to, aby UOKiK wyraził zgodę na budowę takiej inwestycji, ale ten wniosek został złożony, a następnie wycofany. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.